Czy pan jest za tym, żeby rok 2015 był rokiem Rosji w Polsce i rokiem Polski w Rosji? Tak, dlatego że mimo całej niechęci, jaką dzisiaj mamy do tego, co robi Putin, nie można przekreślić całej kultury rosyjskiej nazwiskiem Putin. I powiedzieć, nie było Dostojewskiego, nie było Tolstoja, nie było Majakowskiego, nie było wszystkich tych genialnych malarzy, muzyków, których Rosja stworzyła. I to jest wielka, ważna kultura europejska, która wpłynęła w fundamentalny sposób na cały XIX wiek w Europie. I w zasadzie sobie nie wyobrażam, żebyśmy dzisiaj przekreślali. To równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, z podłu Hitlera nie ma Husserla, nie ma Kanta, nie ma wszystkiego tego, co stworzyło Europę. Nie ma Goethego, nie ma po prostu, to tak nie można myśleć. No, to jest myślenie putinowskie. Znaczy, ci, którzy dzisiaj mówią, ponieważ Putin zajechał Ukrainę, to skreślmy Rosję, to myślą tak jak Putin dokładnie. A ta eskalacja takiego myślenia prowadzi nas do po prostu... No, do wojny i do nienawiści. To bez sensu. Być może właśnie kultura rosyjska jest w stanie dzisiaj uratować Europę i Putina przed dalszą eskalacją. Trzeba ją pokazywać. Kultura jest tylko fragmentem tej deklaracji, która została podpisana przez ministrów Sikorskiego i Ławrowa 19 grudnia ubiegłego roku. Ta deklaracja zakłada także wzmocnienie działań w kwestii bezpieczeństwa w Europie między Polską a Rosją. Oczywiście to brzmi kuriozalnie w związku z tym, co dzisiaj robi Putin. Być może należałoby tę część, nie znam szczegółów, ale być może tę część tych uroczystości należy po prostu paradoksalnie przeinaczyć. Ale bądźmy mądrzejsi od Putina i nie załatwmy własnymi rękami, tak jak to zawsze robi rosyjska agentura w Polsce, czyli PiS. Bo dzisiaj Putinowi jest na rękę, żeby się te uroczystości nie odbyły. Niech się te uroczystości odbędą i niech nawet ten punkt o bezpieczeństwie zostanie. I niech przedstawiciele Rosji się tłumaczą z tego punktu. Czy ten obrazek i ta sytuacja nie jest lepsza dla Polski? Ta niezręczność, w jakiej oni zostaną postawieni, niż dzisiaj ułatwienie im drogi, obcięcie tego wszystkiego, nie muszą przyjeżdżać i nie muszą się wytłumaczyć z tego, co zrobili. No to jest typowe dla PiS-u. Znaczy zawsze jak Putin czegoś potrzebuje, to nawet bez dzwonienia wiadomo, że Kaczyński za niego to w Polsce załatwi. Chcę się zapytać o kolejną przygodę pana posła Wojciecha Pękalskiego z drogówką. Nie wiem, czy pan słyszał? Jeszcze nie. A to tu są zdania podzielone, bo niektórzy... Ale to dzisiaj, wczoraj? Dokładnej daty, godziny temu, nie wiem, 2-3 dni temu. Zdaje się, że ustrzelił klasycznego hat-tricka, to znaczy przekroczenie prędkości o 30, rozmowa przez telefon i zdaje się brak ocetu. Co do tego ostatniego punktu relacje są rozbieżne. Co pan na to? Bo to w zeszłym roku 5 razy, w ogóle 7 razy, teraz 8 raz. Wojciech Pękalski urasta już do miara Chrystusa polskich kierowców, ukrzyżowanego za wszystkie absurdy polskiego drogownictwa. Bo oczywiście rozmawianie przez telefon jest naganne, ale jak pan doskonale wie, wszyscy rozmawiamy przez telefon. Oczywiście przekraczanie o 30 km prędkości jest naganne. Jak pan doskonale wie, wszyscy przekraczamy prędkość. Mówię nie wszyscy posłowie, tylko my Polacy przekraczamy. Mamy tak nieracjonalnie zorganizowaną i tak represyjnie zorganizowano to drogownictwo, że ciągle w to wpadamy. Oczywiście musi po raz enty przeprosić, obiecać poprawę. Nikt już w to pewnie nie będzie wierzył, że to kiedykolwiek cokolwiek zmieni w jego sposobie jeżdżenia. Trzeba go za to karać. Niech płaci mandaty. On nawet raz zapłacił mandat, później trafił w związku z tym do sądu, bo nie można zapłacić mandatu, będąc posłem, bo w ten sposób jakby ukrywa się informacje przed organami państwa o swoim statusie formalno-prawnym i za to dostał kolejny mandat, za to, że zapłacił mandat, dostał karę od sądu. No w tym absurdzie tkwimy w Polsce. Cóż ma zrobić Pękalski? No ja mogę tylko tyle powiedzieć, że po raz kolejny z nim porozmawiam i poproszę go o to, żeby jeździł z kierowcą. Ale stać go na to. W pana wypowiedzi nie czuję tutaj jakiegoś zakłopotania tym faktem. Nie, znaczy to jest naganne. To nie powinno mieć miejsca, nie powinien przekraczać prędkości. Był wielokrotnie o to proszony. Nie jest to oczywiście każda prędkość, jak pan doskonale wie, no te 10-20 km już decydują często o czyimś życiu. To nie jest nic, co się da usprawiedliwić. No ale z drugiej strony, ponieważ mamy tyle tak absurdalny stan wciąż polskiego drogownictwa, oznaczeń i tak dalej, że ja mimo tego całego potępienia, które z siebie wydobywam, też rozumiem, że po prostu życie go w natłoku pracy ciągle prowadzi do takiego absurdu i że jedyne, co widzę, to po prostu to, żeby do niego zaapelować, że przestał jeździć osobiście, a przynajmniej w Polsce. Niech jeździ do Kaliningradu, ma tam blisko i tam po prostu być może będzie miał możliwość się wyszaleć, a w Polsce niech po prostu przestrzega przepisów i jeździ z kierowcą. No będę do niego apelował w tej sprawie. To jeszcze ostatnie pytanie, bo pracowite mróweczki policzyły, jak to w zeszłym roku wyglądało, te
te przekroczenia i pana partia jest tutaj w czołówce, a pan jest na drugim miejscu za Pękalskim. To, on 5, pan 3, także też nieźle. Jeśli pan weźmie pod uwagę, że ja już mam trzeci samochód z Kancelarii Sejmu, ponieważ zajeżdżam w ciągu roku samochód, to co Leper robił w ciągu 4 lat, ja robię w ciągu jednego roku, jeśli chodzi o liczbę kilometrów przejechanych. Oprócz tego mam 5 własnych samochodów, które też także prowadzę osobiście i w konsekwencji, jeżeli przy tych mniej więcej 300 tysiącach kilometrów rocznie przejeżdżanych, ja mam tylko 3 mandaty, to znaczy, że jestem najmniej przekraczającym przepisy w Polsce człowiekiem, nie tylko posłem.